A tym gościem jest pan doktor Paweł Basiukiewicz, kardiolog, lekarz chorób, specjalista chorób wewnętrznych. Dobry wieczór, panie doktorze, witamy. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór, panie. Doktorze, pan od ponad miesiąca jest szefem, kierownikiem oddziału covidowego w swoim szpitalu. Czy ten kontakt z chorymi na COVID, zakażonych koronawirusem, z objawami, zmienił pańskie podejście do strategii walki z pandemią? Czy uważa pan to samo, co jeszcze dwa miesiące temu? Czyli, że trzeba tak naprawdę tę strategię zmienić? Panie redaktorze, ja jestem wręcz utwierdzony w swoim przekonaniu, że strategia, którą idziemy, a nawet strategia, którą idzie większość państw świata, jest zła. Obserwując chorych, no, widzę, że około 20-30% tych chorych tak naprawdę choruje na COVID, czyli postać płucną, przebiegającą z mniejszą lub bardziej zaawansowaną niewydolnością oddechową, a znakomita większość chorych w oddziale chorych hospitalizowanych, czyli tych chorych w najcięższym stanie, to są chorzy, którzy mają inne problemy, inne dolegliwości, często poważne, natomiast przy okazji mają dodatni wynik na obecność RNA wirusa w wymazie z nosogardzieli. Nie można w ogóle powiedzieć o nich, że oni są, nawet nie można powiedzieć, że są zakażeni. Nie można powiedzieć, że zakażają i nie można powiedzieć, że mają COVID. Te dane nie do końca są wiarygodne z racji na to, że wiele osób przestało zgłaszać się do lekarzy rodzinnych w obawie przed skierowaniem na izolację lub kwarantannę. Ja mam bezpośrednie relacje od bliskich mi znajomych, którzy widzą po prostu, że pacjenci się nie zgłaszają albo wręcz dysymulują objawy. Boją się, bo skierowanie na izolację lub kwarantannę takiej osoby wraz z całą rodziną po prostu potrafi zniszczyć życie rodzinne w kontekście ekonomicznym, gospodarczym. Ale czy to jest dobre dla tych ludzi, dla ich zdrowia? No ja pytam o to, czy oni powinni się zgłaszać jednak, czy nie powinni się zgłaszać? Powinni się testować, czy nie powinni się testować? Testowanie dla pacjentów nie jest korzystne zasadniczo, ponieważ bardzo często sam wynik testu, czyli obecność RNA wirusa w wymazie z nosogardzieli, nie świadczy o tym, czy pacjent choruje na COVID, ani nie świadczy o tym, czy pacjent zakaża. Wprowadza natomiast bardzo dużo zamieszania w życie społeczne i w życie bezpośrednio rodziny dotkniętej wynikiem takiego testu, bo tak w ten sposób trzeba mówić. Natomiast rośnie ilość zgonów z powodu innych chorób, ponieważ ci chorzy nie trafiają do szpitali, mają utrudniony dostęp do lekarza, do szpitali, a wręcz nie zgłaszają, jak przed chwilą powiedziałem. Panie doktorze, czyli co, tak naprawdę nie róbmy nic, nie testujmy ludzi? No ta strategia testowania i próby ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń za wszelką cenę, zwłaszcza w populacji osób zdrowych, aktywnych, młodych, to jest strategia samobójcza, ponieważ te osoby, które by pozakażały się, czy uległy immunizacji, osoby młode, osoby zdrowe, bez obciążeń, te osoby będą stanowić tarczę populacyjną. Wiemy, że 10% osób jest odpowiedzialnych w społeczeństwie za ponad 80% transmisji wirusa. I najprawdopodobniej są to właśnie osoby młode, zdrowe, aktywne, ponieważ one są tak zwanymi super spreaderami. No dobrze, ale a z kolei to może doprowadzić, jeśli tego nie zrobimy, do zapaści służby zdrowia. My mamy zapaść służby zdrowia, jakby w tej chwili mamy zapaść służby zdrowia. Można spojrzeć chociażby na październikową ilość zgonów non-COVID. Są to zgony niezwiązane bezpośrednio z koronawirusem, tylko są to zgony spowodowane z zapaścią służby zdrowia. W mojej opinii zapaść służby zdrowia jest związana z tym, że nadmiarowo próbujemy izolować chorych z dodatnim wynikiem testu PCR, co nie jest równoznaczne z zakażalnością ani z chorobą COVID-19. I ze względu na tę nadmiarową izolację, olbrzymie, bardzo kosztochłonne, bardzo pracochłonne, bardzo trudne i niewygodne procedury, nasz system jest niewydolny. Namawiać naszych rządzących, żeby próbować weryfikować strategię. Nasza strategia została podyktowana przez zachowanie się chińskiego rządu. I potem to zostało skopiowane przez Włochy i kraje Europy i niektóre stany w Stanach Zjednoczonych. Także to jest taka, jakby kostki domina się przewróciły. Nikomu nie wpadło do głowy, że można robić co innego, no może poza Szwecją i Białorusią, chociaż
Nie wiem, czy Białoruś to jest kraj, o którym w tym kontekście można. No właśnie, czy to jest dobry przykład dla nas wszystkich? Bardzo panu dziękuję. Tam, no nie widzimy jakiegoś dramatu epidemiologicznego. Paweł Basiukiewicz, kardiolog, lekarz chorób wewnętrznych. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.